Nie dalej jak tydzień temu, w poprzednią niedzielę, była właśnie ta Ewangelia dzisiejsza, tyle że w opisie Marka. Dzisiaj występuje ona na nowo w opisie Mateusza. Jak gdyby też zadając nam trochę pytanie, co z tą Ewangelią się stało? Czy po tym tygodniu ta Ewangelia jest jeszcze w nas, czy przyniosła jakieś owoce? Czy też było to ziarno, które wprawdzie padło na glebę jakąś tam, może ucieszyło, może jakoś to słowo nas poruszyło, ale przyszły inne troski dnia codziennego i gdzieś to słowo zostało przygłuszone. Dzisiaj na nowo Pan Bóg daje nam to słowo, pytając, na ile to słowo o tych spotkaniach Jezusa z kobietami, z tą kobietą, która cierpiała na krwotok 12 lat, z dziewczynką, która miała 12 lat i umarła, na ile jest to słowo, które dzisiaj chce przynieść na nowo ten owoc. To, co uderza w tych Ewangeliach mnie dzisiaj, jest to, że Ojciec przychodzi do Jezusa po to, żeby prosić Chrystusa o pewien gest wobec swojej córki, swojej córeczki, wobec dziewczynki 12-letniej. Połóż na nią rękę, dotknij się jej, a odzyska zdrowie. Chrystus jest tym, który dotyka człowieka. Dzisiaj dotyk stał się rzeczą z jednej strony brudną, na pewno dotyk, który często stawał się grzechem, który budzi dla wielu odrazę, bo jest wspomnieniem rzeczy złych, wykorzystywań, grzechów popełnionych przez kogoś na mnie, czy też przeze mnie samego, który te grzechy popełniłem. Są dotyki złe i na pewno jest to coś, co jest naganne i coś, z czym powinniśmy walczyć, od czego powinniśmy uciekać. Ale ta Ewangelia mówi, są też dotyki dobre. Złe jest to, kiedy jest wszystko wyrzucane do śmieci, że ponieważ ma coś znamiona grzechu, zła, ponieważ dokonały się rzeczy jakieś złe, więc wyrzuci teraz wszystko. Z tego, co pamiętam, w przestrzeni publicznej w Stanach Zjednoczonych jest niemożliwe, żeby nawet dziecko dotknąć, żeby ojciec wziął dziecko na kolana. To jest przesada w drugą stronę. Są dotyki, które są dobre, są dotyki, które są konieczne. Dotyki rodziców, przytulanie, pocałunek ze strony rodzica to jest coś, co przekazuje całą miłość, przyjęcie dziecka drugiej osobie. Są rzeczy naprawdę dobre. I Chrystus o tą przysługę jest też proszony, przyjdź, dotknij moją dziewczynkę, przyjdź, a odzyska zdrowie. W tym momencie myślę o wielu dotykach, które Pan Bóg też mi zlecił jako kapłanowi. Myślę o tym geście, który jest często w spowiedzi, kiedy jest przyzywanie Ducha Świętego na penitenta, kiedy ten gest też następuje, dotknięcia głowy w tej przestrzeni publicznej, kiedy jest wspólnota, która widzi też ten gest, że nie ma jakichś złych podejrzeń, ale jest to dotknięcie, zesłanie Ducha Świętego i gest podniesienia tego penitenta, przywrócenie go do tej postawy pionowej, do tej postawy człowieka wyzwolonego, tego człowieka, który jest uzdrowiony. To jest dobry dotyk, który teraz jest udzielany w Kościele. To jest ten dobry dotyk, który też się chce odrzucić, chce się go zniszczyć. Gest spowiedzi, gest przywrócenia łaski uświęcającej. Na pewno nasza wina jako księży, ale to też nie jest nic dobrego, jak ta spowiedź została totalnie odrzucona z takich, a nie innych względów. Też nie tylko ze względu na dotyki, ale że nie chcę być w ogóle dotknięty przez Pana Boga, nie chcę być uleczony z mojego grzechu. Więc jest ten dotyk, który jest dobry i o taki dotyk też gdyby prosi się ta kobieta, która przychodzi do Chrystusa i ona chce
dotknąć Chrystusa. Nie tyle Chrystus ma to pragnienie, co ona pragnie tego dobrego dotyku, pragnie niejako skraść ten dotyk, jak Maria Magdalena, która przychodzi również do Chrystusa, chce skraść, dotknij mnie, nie dotykaj mnie, proszę. Mówi Chrystus do mnie, noli me tangere. To nie jest to, o co chodzi. To nie jest dobry dotyk. Nie jest ten dotyk, który chce w tym momencie doświadczyć Maria Magdalena, czyli przywłaszczyć sobie Chrystusa dla siebie, mieć jakąś relację niewłaściwą. Chrystus od tego dotyku ucieka, nie dotykaj mnie, proszę. I to jest właśnie to coś, co należy też tutaj rozważyć, gdzie jest ten dobry dotyk, gdzie się dotykam Chrystusa jak ta kobieta, że dotykam się Go w wierze, dotykam się Go w miłości. Jest to dotyk dobry, dotyk, którego potrzebuję, a gdzie jest ten dotyk zły, kiedy ja chcę też drugiego człowieka wykorzystać, chcę go zreifikować, urzeczowić, w sposób egoistyczny mieć go dla siebie, wykorzystać go dla siebie. Chrystus dzisiaj przechodzi też przez ten tłum, jakim jest Kościół, przechodzi przez tłum wiernych i przechodzi obok mnie. I to jest to pytanie, które jak gdyby jest do mnie skierowane, na ile chcę dotknąć Chrystusa w sposób dobry, na ile chcę wykorzystać tę okazję, że Chrystus jest blisko, że mam w sobie to pragnienie, które miał w sobie święty Augustyn. Boję się Chrystusa przechodzącego obok. Przechodził, ja go nie dotknąłem, nie dotknąłem go w wierze, nie uzyskałem tego uzdrowienia, które mógłbym uzyskać. Ta kobieta ma tą odwagę przybliżyć się do Chrystusa, zrobić ten gest, który wydaje się być może i gestem nie na miejscu, wręcz gestem, który był zabroniony, ponieważ ona była nieczystą. I teraz tą nieczystość przenosi na Chrystusa. Chrystus uzdrawia ją z tej słabości, z tego jej może grzechu. Jest ten dobry dotyk, który daje Chrystus. I to jest to, z czym Chrystus chce może przejść dzisiaj przeze mnie. Uczyć mnie właściwego dotyku. Dotyka drugiego człowieka, dotyku dziecka, mojego własnego, innego dziecka, że jest ten dobry dotyk. Na ile, a przecież może być zły dotyk nawet i w małżeństwie, nawet w zbliżeniu, nawet w bliskości. Dotykam, ale w sposób grzeszny, dotykam, ale wykorzystując dla siebie. Dotykam, ale tylko myśląc o sobie, a nie o drugim, żeby dać siebie drugiemu, tylko żeby tego drugiego niejako wchłonąć w siebie, nasycić się tym drugim. To jest ten zły dotyk. Jest też dotyk dobry i do tego dotyku Chrystus dzisiaj chcę zaprosić również mnie. Jest słowo świętego Romana Melodosa, który opisuje w sposób poetycki, piękny, modlitewny to spotkanie Chrystusa i kobiety cierpiącej na krwotok. To spotkanie, które Roman kończy modlitwą, jak wiele ze swoich utworów. Synu Boży, niepojęty, który z miłości do człowieka przyjąłeś na siebie ciało. Wybaw mnie od moich grzechów, jak niegdyś tamtą kobietę od krwi, bo tylko Ty jeden jesteś bez grzechu. Przez modlitwę i wstawiennictwo świętych nakłoń moje serce Ty, jedyny mocny, bym nieustannie rozmyślał nad Twoimi słowami, ażebyś uratował mnie, Zbawco. To jest refren, który się pojawia w każdym utworze Romana. Jest to utwór poetycki kończący się refrenem. Ten utwór kończy się tym refrenem: uratuj mnie, mój Zbawco. I to jest ta modlitwa, z którą możemy przyjść się do Chrystusa. To jest ta modlitwa, którą się mogę uchwycić Chrystusa. Uratuj mnie, Zbawco. Amen.